Witam po krótkiej przerwie. Pisaliście do mnie, czy zrobiłbym wideo na temat czegoś bardziej współczesnego niż metal lat 80. Zebrałem dla was blisko 40 zespołów w gatunku doom metalu, klasycznego, tradycyjnego doom metalu, epickiego metalu, a także niektórych kapel stoner doomowych. W tym wideo nie będziemy się zajmować Funeral Doomem, Dromem, Sludge'em ani Doom Deathem. Przedstawię te kapele mniej znane. Nie będę się zajmował tymi najbardziej popularnymi w stylu Candlemass, Saint Vitus, Pentagram Trouble, Cathedral, Solitude Eternus. O nich może będzie w innym wideo. One są najbardziej znane. O Pagan Altar i Witchfinder General opowiem w osobnym wideo poświęconym nowej fali brytyjskiego heavy metalu w latach 80. Dzisiaj skupimy się bardziej na latach 90. i na początku XXI wieku, na czasach współczesnych. Nie usłyszycie w tym wideo także ani o My Dying Bride, ani o polskim Evangelist, którego wielkim fanem nie jestem. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Na samym początku warto coś wspomnieć o pochodzeniu terminu doom metal. To określenie istniało po części w latach 70., choć w bardzo zredukowanej formie. Powszechnie uważa się, że autorem terminu są muzycy Candlemass i ich debiut Epicus Doomicus Metallicus z 1986 roku. W wywiadach nawet sami muzycy Candlemass przychylali się do tej tezy. Jednak zdarzało się, że w kontekście muzyki Black Sabbath padało w latach 70. słowo doom, jednak bez dodatku rock, ani tym bardziej metal. Jeden z bootlegów Black Sabbath z 1977 roku nosi nazwę Doomsday Recitation, inny z 1974 Black Sabbath Show with Doom. W wywiadzie z października 1972 roku w piśmie Circus Michael Hash określił brzmienie Sabbathów jako doomy, zaś Tony Iommi w piśmie Super Rock z 1978 został nazwany doktorem zagłady, Doctor of Doom. Czy zatem w odniesieniu do zespołów doomowych pierwszej połowy lat 80. padało słowo doom? Tak, ale zdarzało się to w podobnym jak Black Sabbath przypadku, bez dodatku metal. Witchfinder General w pierwszym numerze Rock Hard z lata 83 roku zostali nazwani jedynie kopią starego Black Sabbath. Leif Edling, lider Candlemass, powinien mieć zatem rację, że to oni wymyślili nazwę doom metal, gdyby nie dwa szczegóły. W piśmie Metal Forces z początku 1984 pojawia się biografia Dark Wizard. Pamiętacie, mówiłem o nich w kontekście heavy metalu z Holandii. Dark Wizard mieli w zwyczaju wystawiać na scenę trumnę z zombiakiem w środku, który w czasie koncertu za sprawą magicznych obrzędów odprawianych przez muzyków zostawał przywracany do życia. Zabiegi tego typu określone zostały przez Bernarda Dow klasycznym przykładem doom metalu. Autor dał jednak do zrozumienia w swoim artykule, że określenia tego nie należy brać zbyt poważnie. Natomiast w sierpniowym numerze Kerrang z 83 w ogłoszeniu reklamującym Trouble użyto terminu już w bardziej bezpośredni sposób: Heavy White Doom Metal w stylu Witchfinder General i Black Sabbath, a więc stało się to na 3 lata przed debiutem Candlemass. Pierwszym zespołem, który pragnąłbym wam przedstawić dzisiaj, jest Unholy. To była fińska grupa, która od początku swojego istnienia dała się poznać jako ciężkostrawny twór w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
zajmujący się nad wyraz intrygującą muzyką. Płyty Unholy wymykały się wszelkim ramom, niekonwencjonalnie łącząc doom metal i psychodelię z transowo-depresyjnym, wręcz narkotycznym klimatem. Kompozycje tworzono według podobnej formuły, serwując dołujący do szpiku kości i zakręcony doom metal. Za najlepszy z czterech płyt ja uznaję trzeci album, który tu widzicie, z roku 98, Rapture. Na tym albumie, poza typowo motywami doomowymi, wrzucono orkiestrowe brzmienia i kobiece wokale. Jeśli lubicie na przykład granie typu Morgion, powinniście polubić Unholy, jak mówię, cztery płyty w latach 93-99. Kolejnym zespołem, który jest warty wspomnienia, ale za którym niespecjalnie przepadam, jest niemiecka grupa Mirror of Deception. Oni wydali łącznie cztery płyty, dwie epki i jedną koncertówkę. Tutaj widzicie najlepszą moim zdaniem ich ostatnią płytę z 2010 roku, Smoldering Fire. Taki mało natarczywy i po części melodyjny doom, ale możecie też posłuchać sobie Mirror Soil z 2001 oraz Foregone z 2004. Jedną z młodszych grup wartych wspomnienia jest Altar of Oblivion. Duńska grupa grająca epicki doom w tradycyjnym stylu. Numery instrumentalnie sprawiały wrażenie przemyślanych i odpowiednio zróżnicowanych. Ta ekipa postawiła sobie za zadanie wprowadzić słuchacza w odpowiedni klimat, nastroić go odpowiednio i oczarować, ale nie zmęczyć. Pod adresem tego zespołu pojawiały się jednakże dwa zarzuty. Brak odpowiedniej produkcji podkreślający doomowy ciężar oraz wokalista z gatunku kochaj albo nienawidź. Głos Mike'a Mentora w zasadzie sprawdzał się tylko w średnich rejestrach i kompletnie zawodził przy wysokich zaśpiewach i pseudo-operowych podejściach. Jeżeli sobie posłuchacie ponad 14-minutowego utworu The Graveyard of Broken Dreams z ich drugiej płyty, którą tu widzicie, Grand Gesture of Defiance z 2012 roku, ze wstępem a cappella, to poznacie w pełni fałszujący śpiew tego gościa. Jednakże po akceptacji wokalu krążki mogłyby podejść maniakom szwedzkiego Candlemass, jednakże to nie jest ta klasa, czy maltańskiego Forsaken, nie ten talent. To był taki niezobowiązujący dumik. Dwa albumy i dwie epki. Ja polecam ten album, jeśli chcecie zacząć przygodę z tym zespołem. Kolejny zespół pochodzi z Niemiec i starał się być w prostej linii następcą Candlemass. Doomshine nagrał trzy płyty: The King Doom Come w 2004, The Piper at the Gates of Doom w 2010 i trzecią płytę, którą układkę tu widzicie, The End is Worth Waiting For, 2015. To były takie albumy, które nie wnosiły do doom metalu nic nowego, ale potrafiły ująć tajemniczo odegraną atmosferą, łącząc udanie potężne, walcowate brzmienie, dawkę melancholii i chwytliwej melodyjności. W dodatku wszystkim trzem płytom towarzyszyła wzorcowa produkcja. To był taki łatwy dumik do skonsumowania, nie wymagający skupienia i zaangażowania. Jedynym mankamentem płyt Doomshine były od czasu do czasu nadmierne powtórzenia niektórych motywów, powodujące sporadyczne uczucie znudzenia. Na gitarze w tym zespole grał Sven Podgórski, znany pewnie niektórym z was z Tragedy Divine i Spiral Tower. Następna ekipa pochodzi ze Szwecji, grająca niczym miks
Solstice i Solitude Eternus. I Sol. Te motywy Solitude Eternus pojawiały się głównie w sferze łagodności wokalu, gęstej perkusji i unoszącym się nad wszystkim średniowiecznym duchem. Kapela nagrała łącznie 6 płyt. Tutaj widzicie okładkę drugiej z nich, Throne of Void. Generalnie Szwedzi z tej kapeli zrezygnowali z kruszących czaszki riffów i ciężaru na rzecz wysublimowanej melancholii. Z albumu na album grali coraz bardziej kosztownie, coraz bardziej epicko i coraz bardziej mrocznie. I te kroki zaczęły się generalnie od trzeciej płyty, Bliss of Solitude, w 2008 roku. Jeśli jesteście zwolennikami grania mistycznego, majestatycznego, czasami z kandlemasową posępnością, wystudiowanymi, starannymi wokalami, wspartymi nieraz akustykiem, posłuchajcie Isu. Śpiewający gitarzysta Daniel Brinsley i gitarzysta Christer Olsson udzielali się później także w Ereb Autor. Jednym z moich ulubionych grup doomowych, ale spotykający się często z niesłuszną krytyką, jest Dantesco z Puerto Rico. Generalnie muzyka grupy odsiewa co miękławych fanów. Zgadza się, że wokal La Bestii, czyli Erico Moralesa, jest kuriozalnie operowo przerysowany. Ale kiedy się go zaakceptuje, muzyka grupy kruszy kości na miazgę. Czasem ten wokal wspierały wielokłosowe chórki, dzięki którym uzyskano bardzo dobre efekty wokalnej harmonii. Ja polecam dwie płyty. Seven Years of Battle z 2011 roku i We Don't Fear Your God. To już jest majstersztyk, rok 2013. Ci goście po prostu na tych płytach nauczali innych, jak grać prawdziwy, epicki doom z odpowiednim mrokiem, dramatyzmem i mistycyzmem. Średniowieczna atmosfera po prostu wgniata w fotel z tych płyt i całkowicie wciąga. Z jednej strony hermetyczne granie, z drugiej totalnie podręcznikowe. Łącznie nagrali 6 płyt. Ostatnio ukazała się w 2015 roku Venancio. Jednak ja polecam start od tej płyty. We don't fear your God. I ten apel jest tu przekazany z pełną siłą. Mało znanym zespołem jest grupa Revelation. Amerykańska kapela powstała jeszcze w 1986 roku. Od początku związana ze twórnią Hellhound Records, podobnie jak Unorthodox, Indestroyed czy Wretched. Zadebiutowała dosyć późno, bo w roku 91 płytą Salvation's Answer, tu widzicie drugą płytę, 92, Never Comes Silence. Sporo zastrzeżeń w wypadku Revelation było pod adresem wokalu Johna Brennera. Ten głos nie posiadał po prostu odpowiedniej mocy i charyzmy. Po nagraniu 3 krążków Revelation rozpadli się w 96. I po 12 latach zeszli się jako kwartet i wydali nowy album. Release w 2008. Od tego czasu wydali 4 krążki. Polecam. Nie jest to, jak wskazuje nazwa zespołu, żadna rewelacja. Jednak jest to do posłuchania. Oczywiście revelation oznacza objawienie też w języku angielskim. I w tym znaczeniu muzyka zespołu nie spełnienia swojej roli. W odwrotności do zespołu, który towarzyszy nam muzycznie w tle od początku tego wideo. Internal Void. To była także kapela związana z Hellhound Records. Debiut, który tu widzicie, Standing on the Sun, 93 roku, stanowił typowy produkt wytwórni Hellhound Records. Sabbatowe riffy, ponure teksty i zawodzący śpiew J.D. Williamsa, przypominający trochę tonację Bubiego Lieblinga z Pentagram.
No i właśnie fanom Pentagram i Saint Vitus przede wszystkim ten album mógł się spodobać, ale na płytę wrzucono również szybsze utwory napisane jakby przez samego Wino's Obsessed w rodzaju Warhorse, Utopia of Days czy Devil in Drag. Następnie zespół ucichł na blisko 7 lat i długo oczekiwano drugi album. W 2000 roku Unearth zawierał wstawki stone rockowe i psychodeliczny groove charakterystyczny raczej dla lat 70. Kelly Carmichael, Mike Smale i Adam Heinzman, czyli cała ekipa Internal Void, poza J.D. Williamsem, grała później na Show and How Pentagram. Zresztą Smale'a możecie znać jeszcze z Dream Death, Cathedral i Penance. Sam Williams powołał do życia mało ciekawy projekt War in June, natomiast perkusista z debiutu, Eric Little, bębnił w ciekawym stone doomowym Earthrite. Do weteranów grania, niesłusznie pomijanych i ignorowanych, należy zespół Iron Man. Ci goście powstali w 1988 roku jako cover Black Sabbath. Do ekipy Iommiego i spółki nawiązywała zresztą niewyszukana nazwa. Ten zespół to właściwie totalny kult Black Sabbath od początku. Od pierwszej płyty Black Knight w 1993 roku partie gitar czarnoskórego Morrisa do złudzenia przypominały toporne riffy Iommiego. Po odejściu Roba Leveya zatrudniono Dana Michalaka i właściwie tylko jego wokal, wyższy w skali od Ozziego Osborna, różnił Iron Man od Sabbathów. Z Michalakiem nagrano dwie płyty, które gorąco polecam: The Passage w 1994 roku oraz Generation Void w 1999 roku. Monumentalne, wolne, posępne, miarowe riffowanie w pełnym respekcie do lat 70. Sabbathowy kult. Iron Man. Posłuchajcie, polecam. I na koniec tego wideo, ponieważ postanowiłem tych zespołów zaprezentować 40 po 10 w każdym wideo, żeby nie wydłużać. Zespół Sleep. Także powstał pod silnym wpływem Black Sabbath. W 90 roku został założony, szczególnie te wpływy Sabbathów były słyszalne na debiucie Volume 1 z 91 oraz epce Volume 2 z 92. Zmiany stylu zwiastował album, którego układkę tu widzicie. Sleep Holy Mountain z 93. To był stoner doom cieszący się w internecie statusem kultowym, choć ja osobiście nie należę do grona wielbicieli tej płyty. Konflikt z wytwórnią London Records spowodował rozpad Sleep, a czwarta płyta, Jerusalem, została wydana dopiero po 6 latach przerwy w 99 roku. Jerusalem zawiera właściwie jeden kawałek podzielony na 6 części, bardziej nastawiony na riffy niż strukturę normalnych utworów. Potem ukazał się jeszcze dość przeciętny krążek Dope Smoker w 2003 roku. Gitarzystę Matta Pike'a możecie również znać z High on Fire, a śpiewający basista Al Cisneros dołączył do Shrine Builder, jednego z wielu projektów Scotta Weinricha. Do zobaczenia w wideo numer 2.